Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Znajdujemy się w tym momencie koło obozu bandytów, z tego co widzę. I powiem wam, że w końcu mi się skończył zapas materiału, który miałem już od dłuższego czasu. Ostatnie 9 odcinków, które widzieliście, było moim wielkim zapasem materiału i wrzucałem je po prostu i tak trochę już ten materiał był trochę przestarzały, także cieszę się, że w końcu mogę nagrać coś nowego. Chwila. Tutaj gdzieś powinna być skrzynia i mam strasznie głośno grę ustawioną w słuchawkach, nie wiem czemu, także dajcie mi chwilę, sobie ciszę. Gdzieś tutaj, nie wiem gdzie, powinna być paczka Sandry. Ktoś mi tu mówił, Feo, nie widziałeś tutaj tej dźwigni? A ja mówię, no kurwa, nie widzę tu, że... A je, nie, chwila, coś tu jest. Okej. Okay. O, a jednak jest dźwignia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego Ale nie mam właściwego klucza, tak? Okej. Okay. Czyli mam skrzynię, ale nie mam klucza, tylko że trochę dziwne, żebym potrzebował klucza do tego. Ale klucza nie mam. Tutaj chyba otwierałem. Tak, otwierałem. A nie, 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 Bezi. Zbieraj. Sprawdzę, jakieś potężne łupy to nie są, ale zawsze coś. Dobra, ja tutaj, kurde, naprawdę widziałem gdzieś na jakimś materiale, że tutaj właśnie ta skrzynia Sandry powinna być w tych ruinach, ale ona nie powinna się wyjawiać z żadnej dźwigni chyba. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ona była po prostu tak sobie jako kufer, ale widzę, że coś się musiało zmienić od tego czasu. Ten kufer pamiętam, że już sprawdzałem. No dobra, no to skoro tak, to nie wiem, będę musiał sprawdzić dokładnie potem. Poza tym odcinkiem, po tym odcinku, gdzie ono dokładnie jest, czy ja coś źle zrobiłem, co jest bardzo prawdopodobne, bo znając moje możliwości, to na pewno coś zjebałem. Także spytajmy się może o tych dwóch panów, którzy zaginęli jakiś już czas temu. I to jest jakieś piwo, które leży sobie. No, leży sobie piwo w ruinach i bagienne ziele, no. Co za marnotrawstwo, no. Gdzie wy jesteś? Tutaj byliście. Więc sobie z wami tutaj pogadam. Z wami, z tobą. Panie Sancho. Hej, ty. Szukam Regi i Kera. A co to za jedni? Bandyci, którzy jeszcze niedawno stali przed waszym obozem. A, byli tacy dwaj. Ale nie wiem, gdzie się podzieli. Byli zamieszani w sprawę zaginięcia tabliczki Złotych Wrót. Człowieku, nic nie wiem o żadnej tabliczce. Daj mi spokój. Zresztą, jeśli to takie ważne, możesz pogadać z naszym szefem Brago. Może on będzie coś wiedział. Mi nie zawracaj tym głowy. Okej, okay, pan Brago, a co wy tu macie? Macie tutaj wino. I piwo. I szynkę. Widzicie, że... Widzę, że nie jesteście absolutnie przejęci faktem, że wam to wszystko ukradłem. Więc... Siedźcie sobie dalej. Okej, okay, a więc dobrego. Powiem wam, że dalej wam dalej mi nie daje spokoju ta sytuacja z tą skrzynią. Ja byłem pewny, że ona tam będzie i będę mógł ją otworzyć, no ale dobra. Poczekaj chwilę. Jakiś czas temu jedna z naszych kobiet, Sara, wybrała się w stronę obozu magów wody. Do tej pory nie wróciła. Gdyby się mógł się za nią rozejrzeć. Jasne. Szukam pewnej kamiennej tabliczki. Tu pełno jest starych kamiennych tabliczek. Ale to nie była zwykła tabliczka. To pradawny relikt emanujący magią. Takimi rzeczami zajmuje się nasz przywódca Alvaro. Jeśli uda ci się z nim porozmawiać... To? To może się czegoś dowiesz. Rozumiem, że zdobycie zaufania tego dowódcy będzie mnie trochę kosztować czasu. Panie Karol, czy ty masz coś ciekawego? Nie masz. Dobra. Wejdźmy do obozu. Gościu, ty paczkaj strzelusz! Ziomuś! Strzelcem wyborowym to ty nie zostaniesz.
Sprawdźmy, czy to jeszcze coś się dzieje. Jest sobie Ortega. Nie mogę pogadać. Wiem, że tutaj uruchamiał się jakiś quest. Tylko nie wiem, czy to teraz, czy to później, czy to coś trzeba było zrobić, czy coś. Może jednak znajdzie się jakiś powód. Może rzeczywiście się znajdzie. O właśnie, czyli aktywuj się ten quest. Co mam zrobić? Nie dalej jak wczoraj, znalazłem we framudze okna dziwną strzałę. W niczym nie przypominającą strzały, jakich my używamy. Ma brązowy, drewniany grot, którego nigdy nie widziałem w Korinis, ani nawet na Myrtanie. Poza tym pióra pochodzą od jakiegoś dziwnego ptaka. Najgorsze jest jednak to, że ta strzała wbiła się we framugę okna. Mało brakowało, by wpadło do środka. A wtedy trafi... Nie podejrzewam wprawdzie, by miał jakiś wrogów we własnym obozie. Lub co gorsza, by ktoś chciał mnie zabić. Ale trzeba to wyjaśnić. Dobrze, zajmę się tym. I jeszcze jeden dziwny fakt. Na drugi dzień słyszałem, jak Snaf, pogrążony w gorączce, bredził coś o jakichś strzałach. Ale potem, gdy chciałem coś z niego wydobyć, zapierał się, że nie ma o niczym pojęcia. To mój najbardziej zaufany człowiek w obozie, więc mu wierzę. Może przelękł się, że coś mogło mi się stać. To bardzo oddany człowiek. Zacznij od niego. On wie prawie wszystko o wszystkich w obozie. Z pewnością sporo ci pomoże. Jasne. Wyjaśnianie zawikłanych spraw to moja specjalność. Świetnie się składa. Czekam na informacje. Kiedy znalazłeś strzałę? 2 dni temu rano. Możesz mi pokazać tą strzałę? Jasne, oto ona. Okej, okay. Czego ty mogłeś mnie uczyć? Siła, okej. Okay. Czy mam jakieś punkty może? Nie. Okej, okay, to... Chyba się nie przesłyszałam. Chcesz się dostać do obozu nadzorców? Zgadza się. Mogę ci to załatwić. Bez pozwolenia Greensa. Brzmi ciekawie. Chodźmy w bardziej ustronne miejsce. Jezus Maria, boję się, że gwałci mnie ta poczwara. A ty co? No. Wiecie co, ja się boję, że ona rzeczywiście mnie zgwałci. Ja tutaj muszę zrobić save'a, bo to jest niebezpieczna sytuacja. Ha! Znam twe zamiary, potworze żbagna. Musisz tylko przekupić strażnika. Co prawda on jest nieprzekupny, ale jest coś, na czym mu strasznie zależy. Co to takiego? Powiem ci, ale taka informacja kosztuje 1000 sztuk złota. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło w sztuki. O. Aha. To może coś innego? Potrzebuję pomocy w delikatnej sprawie. Żadna sprawa nie jest delikatna. Czasem są tylko delikatni ludzie, którzy potrzebują twardej ręki. Takiej jak twoja? To znaczy, tak. Ludzie, którzy potrzebują oberwać od kogoś, kto im wytłumaczy pewne sprawy. Ale ty mi wyglądasz na kogoś, kto nie jeden raz oberwał. Dobra, skończmy z tym. Co tam chciałeś? Mój znajomy Snaf ma problem z Azarią. Ona... Ach, ta kretynka. Ona jest pusta jak leśny pień. Snaf nie może się z nią dogadać? To proste. Niech załatwi jej jakąś błyskotkę. Co dokładnie masz na myśli? Coś cennego, jakąś biżuterię. Nie łapiesz? Łapię. To co się głupio pytasz? Nieważne. Gdzie mogę dostać coś takiego? Jakiś czas temu ten świrus Fortuno znalazł coś cennego. Dzięki. Jesteś bardzo miła. Czasem mi się zdarza. Czekaj. Chodź tutaj jeszcze. Szukam zabójcy Greensa. Zabójcy? Przecież on żyje. Domniemanego zabójcy. Ktoś w ogóle chciał go zamordować? Na to wygląda. Znam jedną osobę, której przyniosłoby to korzyść. Kto taki? Fisk. Dawny handlarz. Podpadł Greensowi, a ten za kraj zesłał go do kopalni. O co dokładnie poszło? Nie wiem. Może nowy handlarz Suarez więcej ci powie.
Dobra, ja nie do końca mam zamiar jej płacić 1000 sztuk złota, bo ja zbieram te oczywiście 5000. Kurwa, mam dopiero 1600. Zbieram 5000 dla... na wejście do piratów. Jeszcze tam wiem, że Warek może mi dać 1000 sztuk złota, jak mu powiem, że aż tyle złota potrzebuje. Także powiedzmy, że mam no niecałe 3000, co też... no trochę mi brakuje, no ale zobaczmy. Fortuno. Podobno masz piękną biżuterię. Podobno śniący powrócił do kolonii. Słucham? Tylko żartowałem. Już przeszły mi tamte bzdury. Chociaż gdyby śniący wrócił... Nie wróci. Też tak myślę. To jak z tą biżuterią? Jaką biżuterią? Lucia mówiła. A, Lucia. Wiem już. Tak. Mam piękny babski klejnot w złotej oprawie. Każda kobieta musi stracić dla niego głowę. Ale tak się składa, że ja też go potrzebuję. Jedyny warunek, pod jaki mógłbym go oddać, to móc dostać się do górniczej kolonii. Wiesz, że to niemożliwe. Jest popsuty portal, a droga morska. Ale ja chcę się tam dostać. Chociaż na jeden dzień. Chociaż na chwilę. Wiem, że możesz to dla mnie załatwić. No chyba się teraz pojebało. Dawaj mi ten wisiorek, ziomuś. Chwila. Co za koleś? Nic ciekawego tam nie ma, szpalone wszystko. Chyba oszalałeś. Dlaczego? Jak się chce, wszystko można załatwić. Pogadaj z jakimś magiem. Na pewno coś ci doradzi. Jezus Maria, dla głupiego jakiegoś klejnociku muszę, kurde, załatwiać mi jakieś górnicze doliny. Sznaf! Nie możesz po prostu jej kupić, tego wisiorka? Prowadzę śledztwo. Co? Jakie śledztwo? Ktoś próbował zamordować Greensa. Dwa dni temu we framudze swojego okna znalazł wbitą strzałę. Mało brakowało, a strzała trafiłaby go w skroń. Strzała? Jaka strzała? Z łuku. Z wyglądu zupełnie nie przypomina strzał z Corinis. Obejrzyj ją. Nie wiem skąd mogła się tu wziąć. Nie wiem też, kto mógłby chcieć zabić Greensa. To się zupełnie nie mieści w głowie. Nikogo nie podejrzewasz? Nie mam bladego pojęcia. Greens mówił, że wiesz wszystko o wszystkich. Tak, wiele wiem. Ale nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta strzała. Podobno na drugi dzień po tym zdarzeniu miałeś gorączkę. Gorączkę? Nie, zwykłe zaziębienie. A w gorączce bredziłeś coś o strzałach. Człowieku, czy ty coś sugerujesz? Przejąłem się troską o Greensa. Wszyscy w obozie bardzo go lubią i nie wiem, co by się stało, gdyby zginął. Dokładnie tak, jak mówisz. Nic więcej cię nie mogę ten... Okej, znowu nie wyłączyłem Skype'a. Yeah! Profesjonalny YouTuber! Najlepszy na świecie. Nigdy nie było lepszego. Okej, więc tutaj chyba nic specjalnie nie zrobię. Już. Może powiem coś... Mam ci coś ciekawego do powiedzenia? Chyba nie, nie wiem. Dobra, to przejdźmy się do magów wody. Przy okazji tam gdzieś miała też być ta Sara, która się po mnie gdzieś zgubiła. I w międzyczasie... W czasie tej drogi, w międzyczasie tej drogi, może tak, nie wiem, czy to po polskiemu, czy nie. Zauważyłem, że pod ostatnimi odcinkami dosyć fajnie łapkujecie te filmy, mimo że o to nie proszę. Tam widziałem ponad 50 łapek w górę jest pod odcinkami, gdzie tam zwykle wcześniej było około tam 30, czasami dochodziło do 40, także
Bardzo mnie to cieszy, wam powiem. Ja nigdy za bardzo nie proszę o te łapki, bo ja mam jakiś taki wstręt do tego proszenia o te łapki, bo to się wydaje dla mnie takie żebranie z tego. A z tego co wiem, to też spora ilość ludzi nie lubi, kiedy jacyś youtuberzy właśnie o te łapki proszą, dlatego ja staram się tego unikać jak najbardziej. Ale nie ukrywam, że kiedy film ma dużo tych łapek w górę, to aż chce się dalej nagrywać i dlatego ja nie chciałem za bardzo jakby żebrać o te łapki, dlatego o tym nie mówię, ale fajnie było, gdybyście pamiętali o tym, bo kurde, to naprawdę strasznie napędza nagrywania i jak widzę właśnie te ponad 50 łapek pod odcinkami, które teraz są, to naprawdę mi się tak trochę serce w środku cieszy i aż chce się dalej nagrywać, także ja wam o tym przypominać nie będę, no bo tak jak mówiłem, tak no nie potrafię po prostu, tak jakoś mnie to odrzuca, to mówienie o łapkach, ale jeżeli możecie, to oczywiście będę wam bardzo wdzięczny, bo to jest po prostu bardzo miłe dla oka, bo nic materialnego mi te łapki nie dają, oprócz satysfakcji, że je mam pod tymi filmami. Dobra, czy Saturasy mam pokazać może o tym? Szukam teleportu do Górniczej Doliny. Że jak? Kompletnie już postradałeś zmysły? Przepraszam, źle się wyraziłem. Potrzebuję czegoś, co przeniesie mojego znajomego do Górniczej Doliny. Do Górniczej Doliny? Tam nie ma po co wracać. Fortuno, świrus sekty chce się tam dostać. Ach tak, pamiętam tego typa. Spotkałem go kilka razy. To raczej niewykonalne. Chociaż spytaj się Minkosa. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Niech cię chro... Okej, okay, a swoją drogą to gdzie jest ta Sara? Gdzieś tu się zgubiła czy coś? Miała iść w tą stronę. Minkos, który to był Minkos? Czy jesteś ten Christian, a ty? Czy jeszcze Shantarion? To też nie ty. No to pewnie gdzieś tam na górze siedzą. Siedzi cwaniak. Okej, ty? Apollos? To może ty? Okej. Hej, ty! Znasz jakiś sposób, aby przenieść się do Górniczej Doliny? Tak! Na piechotę! Czy kurwa nie uprzejma? Hej! A jakiś inny? Teleportem! No ja mu zaraz jebnę. Hej! Teleport nie działa, zapomniałeś? Ach tak, rzeczywiście. Jestem tak zajęty, że zapominam o takich drobnostkach. Gdzie chciałeś się przenieść? Nie ja, tylko mój znajomy Fortuno. Do Górniczej Doliny. Górnicza Dolina była niegdyś wypełniona niezwykłą, magiczną aurą. Ale teraz to zwykłe, ponure miejsce. Ale jeśli chcesz się tam przenieść... Już mówiłem, nie ja, tylko... Dobra, weź ten eliksir i nie zawracaj mi głowy. Pamiętaj jednak, że czar ma ograniczoną moc co do czasu i miejsca, więc zbyt długo tam nie zabawicie. A. Ha. Gdzie to jest? Dzikniemu Fortuno ma się przenieść do Górniczej Doliny. No dobra, panie Fortuno, znalazłem ci kurde eliksirek. Fajnie było, gdyby ten mod przestał się tak przywieszać trochę, bo to jest irytujące, nie powiem. Więc mamy już jedną rzecz, ten eliksir. Teraz przydałoby się znaleźć tą Sarę, tylko ona miała iść w stronę właśnie magów wody, no ale jej tutaj nie ma nigdzie, więc gotuję, że... To są jedne z bardziej wytrzymałych liści, jakie w życiu widziałem. No ale w świecie Gotika widać wszystko jest możliwe. Szaro, gdzie jesteś? Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? No nie ma gnidy, no. Może ten by poszło, ale to nie jest... Support, znaczy nie no, to można w sumie uznać jako drogę do magów wody, tylko jakaś taka strasznie okrężna ta droga. Może w tamtej jaskini się
schowała. Szukajmy miecz jakby co. Nigdy nic nie wiadomo, jakieś może straszydła tam stoją, siedzą. Nie. No kurde, no. Sara, gdzie mogła być Sara? Chyba, że ona poszła. Też mogła być taka sytuacja, że ona po prostu się wspięła na tą drabinę i dołączyła sobie do tamtych frajerów tam na tej skale, którzy sobie siedzą. Nie wiem w sumie po co, ale... Jest to jakaś opcja. Rdest polny, nie chcę rdestu polnego. Chcę szarem, chcę questa wykonać. Tu jej nie ma. A je się skryła, patrzcie ją. Co tu robisz, hultaju? Kobieta w niebezpieczeństwie. Jedna bestia. No to przykre. Sorry. Jedna bestia mniej. Jesteś nieśmiertelna, co to za niebezpieczeństwo. Coś ciebie za facet. Walczyłam z tymi potworami, a ty się bezczynnie przyglądałeś. Powinieneś mi pomóc. Zresztą zapomnijmy. Pomogłem ci też. Mi pomóc w pewnym drobiazgu? No widzicie, co za niewdzięczna gnida? No normalnie... No co... No... Aż mam ochotę ci powiedzieć, żeby się pocałowała gdzieś, ale... Dobra. Ależ oczywiście. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Teraz to wiedział. Podczas walki zgubiłam swój srebrny naszyjnik. Możesz mi pomóc go odnaleźć? Jasne, na pewno leży gdzieś w okolicy. Świetnie. Szukając razem na pewno pójdzie nam łatwiej. Tak, szukanie naszyjnika pośród dżungli to jest naprawdę świetny pomysł. Nie wiem, co mogłoby pójść źle, żeby znaleźć twój głupi naszyjnik, głupia babo. Kuźwa. Niewdzięczna sz... Jeszcze mam naszyjnika nic znaleźć, no chyba mi szlak trafi. W dupie cię mam, sama sobie szukaj naszyjnika, jak jesteś taka mądra. Jestem najlepsza na świecie, czapku. Coś ciebie za facet, kurwa. Najlepszy, brzmienny. Nie ma lepszego. Sekuwa, szukaj sama. Cię w dupie. I dodać questę. I tyle. Tutaj naszyjnika szukał po dżungli. Dupie się poprzewracało! Kurcze. Aż zapomniałem z tego quest, z tego wszystkiego, jaki ja mam quest oddać. A, aha, eliksir dla fortuny, okej. No, fuck this shit, no. Naszyjnika jej szukaj, no. Po dżungli. Nie wiem. Fortuno, gdzie jesteś? Ciekawe, czy też się przyniosę do tej górniczej doliny. Fortuno, masz. Pij! Mam to, o co prosiłeś. Znalazłeś sposób. Ale gadaj na szybciej, proszę. Się do górniczej kolonii? Tak, pomógł mi jeden z magów. Nie do wiary. Masz jakiś teleport? Czy zwój? Nie, eliksir. Weź go. Wygląda zwyczajnie. Jeśli mnie oszukałeś... Nie gadaj, tylko pij. Ale niedobre. No i co? Nic się nie stało. Jeszcze trochę zostało tego świństwa. Sam to dokończ. Ostatnim razem jak mu dałem coś do picia w zwykłym Gothic 2, to od tego umarł, ale... Sam to dokończ, mam to wypić? Co się dzieje? Gdzieś nas przeniosło. Tylko gdzie? Na górniczą dolinę.
Mi to nie wygląda. Tam dalej jest chyba jakiś portal. Chodźmy tam. Nie idź w stronę światła bezimienny. Nie. W tył. Do tyłu. Nie. O Jezus. A więc tak wygląda śmierć. Przechodzicie w świat Gotika i widzicie dziwny portal przed sobą. I macie koło siebie Fortuno, czyli naćpanego byłego członka sekty, więc... Jakbyście byli ciekawi, tak wygląda śmierć, więc polecam na przyszłość, naprawdę. Jeśli bylibyście kiedyś ciekawi, to nie bójcie się śmierci. Macie takiego przyjaciela koło siebie, on wam będzie towarzyszył przez waszą drogę ku wiecznemu spoczynkowi, więc no worries. On got this, on was poprowadzi. Najwyżej może być trochę najarany, ale da sobie radę, także wiecie co? Rozumiem, że to jest oczywiście portal do Górniczej Doliny, także do tej Górniczej Doliny wejdziemy sobie w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.